Reset Obywatelski. Dobry wieczór wszystkim. Cześć, z tej strony Alina Czyżewska. Kto pyta, ten rządzi. Reset Obywatelski, 21.03 i zaczynamy. W zeszłym tygodniu miałam perturbacje technologiczne. W tym tygodniu widzicie pełen sukces. Mam nadzieję, że wy też mnie dobrze widzicie i słyszycie. Wszyscy i wszystkie w tych większych i mniejszych miastach, i w Warszawie, i w Krakowie, i w Gorzowie, i w Kutnie. Także i przede wszystkim mam nadzieję, że słyszą nas osoby mieszkające na Banowie. To jest dzielnica Warszawy. I kiedy mówimy dzielnica, kiedy ja będąca z Gorzowa Wielkopolskiego mówię dzielnica, to wydaje mi się, że mówimy o czymś malutkim. Tymczasem dzielnice Warszawy są większe niż większość miast w Polsce. Sprawdźcie, a ja strzelę. Bemowo ma 150 tysięcy mieszkańców? Czy więcej, czy mniej? Sprawdźcie mnie, czy ja dobrze strzeliłam. Czyli takie Bemowo wydaje mi się, że jest większe od mojego rodzinnego Gorzowa Wielkopolskiego, który jest stolicą województwa lubuskiego. Więc nie będziemy mówić o jakiejś tam małej dzielnicy gdzieś na końcu świata, gdzie mieszkają trzy rodziny, tylko będziemy mówić o miejscu, które jest częścią stolicy i ma naprawdę dużo pieniędzy, duże zadania i wielu mieszkańców i mieszkanek. O, już widzimy. Robsonac 222 mówi, na początku 2020 roku oszacowano, że w dzielnicy Bemowo mieszka 125 119 osób. Czyli przeszacowałam Bemowo. Ale wiesz co, jeszcze mógłbyś sprawdzić, czy mogę cię to prosić. Porównajmy, czy jednak, czy nie przestrzeliłam z tym, że to i tak więcej niż Gorzów Wielkopolski. Ile w Gorzowie Wielkopolskim? Dla osób, które nie znają, nie słuchają tego programu, to chciałam poinformować, że ja bardzo dużo mówię o Gorzowie Wielkopolskim, ponieważ to jest moje rodzinne miasto, a za promowanie Gorzowa Wielkopolskiego, czyli mówienie bardzo dużo słowa Gorzów Wielkopolski i być może jeszcze jakąś plakietkę bym pokazała, sportowiec z mojego miasta rodzinnego Gorzowa Wielkopolskiego otrzymał takie zlecenie na 200 tysięcy. Za promowanie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, więc wykorzystuję fale internetowe oraz Reset Obywatelski do tego, ażeby promować miasto Gorzów Wielkopolski, które ma ile mieszkańców? No, dobra, za chwilę sprawdzimy. To tak, i program polega na współpracy osób słuchających z prowadzącą. Czekaj. 123 tysiące Gorzów miał, 123 341, czyli to jest jednak mniej niż Bemowo, czyli w tym chociaż miałam rację, chociaż troszkę się zaniepokoiłam. I nie wiem teraz, czy mnie zaliczono do tych mieszkańców, czy nie, bo ja mieszkam w Warszawie aktualnie. No ale dobrze. 122 tysiące Boguś pisze. Boguś napisał 122 tysiące. No i teraz troszkę jestem zasmucona, bo to jeszcze jakby mniej. I już czuję, że moje uczucia wielkopolskie, że moje uczucia gorzowskie zostały w tym momencie przez Bogusia chyba naruszone, ponieważ to jakby zaniżone jest. I Andrzej Mroczkowski też mówi, że jest mniej. 122? Co? Strychalski pisze, że w 2019 w Gorzowie 115 300... A nie w powiecie, może nie, słuchajcie, w tym momencie moje uczucia gorzowskie zostały naruszone i chyba zawiadomimy prokuraturę. Dobrze, policzcie, może ktoś wpadnie do Gorzowa i policzy. No dobrze, a my w takim razie przenosimy się na Bemowo, które jednak ma więcej mieszkańców niż Gorzów Wielkopolski, a na Bemowie nie ma w tym momencie, bo jest, słuchajcie, na Sycylii Jola Sikorska. Ale bywa często na Bemowie, do niedawna bywała częściej i nawet pracowała w Bemowskim Centrum Kultury.
ale już nie pracuję. Cześć Jolu. Cześć. Co robiłaś w Bemowskim Centrum Kultury? Kim jesteś i co się stało? Tak, więc ja współpracowałam z Bemowskim Centrum Kultury od 15 lat. Odkąd ten Dom Kultury powstał, to ja tam też byłam, więc przerobiłam wszystkich dyrektorów, wszystkie różne miłe i niemiłe sytuacje na Bemowie i byłam tam na początku takim po prostu instruktorem teatralnym. Prowadziłam szereg zajęć dla dzieciaków, dla młodzieży i założyłam też taki teatr, Teatr 59 Minut, który wyrósł z takiego studenckiego trochę ruchu. I ten teatr rósł razem ze mną, no i już dawno nie jest teatrem studenckim, od myślę, że już od 8-9 lat to jest taki stały zespół ludzi, aktorów, muzyków, którzy ze mną współpracują, jest to grupa około 30 osób i w dużej mierze są to właśnie mieszkańcy Bemowa. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o Bemowskie Centrum Kultury, to chyba znaczy na pewno tydzień temu mówiłam przez telefon do Was, zarysowując problem, przypominając, na czym polega tło, ponieważ tło dzisiejszych wydarzeń sięga dawniejszych czasów, czyli chyba lat 2012, 13, 14, kiedy była tak zwana afera Bemowska, czyli odkryto, czy ujawniono, zaczęto o tym mówić, o układach panujących w dzielnicy Bemowo pomiędzy zarządem, BCK-iem, OSIR-em, TBS-em, gdzie wyprowadzono pieniądze poprzez zatrudnienie osób na fikcyjne umowy i taka po prostu polska rzeczywistość. I po tym czasie, bo rozumiem, że przerobiłaś paru dyrektorów, więc przerobiłaś pana Majchra i pana Jasińskiego. Na czym polegała różnica? Przerobiłaś pana Majchra i pana Jasińskiego. To znaczy tak, ja jakby zawsze starałam się, żeby mój teatr był niezależny i jakoś tak, ja zawsze mówiłam, że my współpracujemy z Bemowskim Centrum Kultury, jeszcze za pana dyrektora Majchra to był ArtBem, to też może warto, bo dzisiaj jeszcze może ta nazwa tutaj powróci. I jakby zawsze gdzieś po prostu myśleliśmy swoim torem, nie? I ja widziałam te różne rzeczy, które się dzieją w Domu Kultury, ale chyba nigdy nie było takiej sytuacji, że jakby zostałam sprowokowana do podjęcia jakiejś decyzji, do działania, nie? Aż do teraz. Więc chyba to, o czym bym chciała mówić, to może o tym, co jest teraz, no bo za poprzednich dyrektorów, no jakby to już było, nie? Więc... Okay. W przypadku pana Majchra, tak jak wspomniałaś, jakby sprawa w prokuraturze jest przedawniona i no i tak. No z kolei Marcin Jasiński jest dyrektorem teraz już gdzie indziej. I oczywiście wiele fajnych rzeczy się wydarzyło za jego obecności, no ale jego też już nie ma. A warto mówić o tym, jakby, bo ja też jestem mieszkanką Bemowa, nie? Więc jakby warto o tym mówić, co teraz my możemy zrobić dla siebie, bo jakby taka moja ogólna w ogóle uwaga jest trochę taka, że tak jakby im się wszystko pomieszało, w sensie, że ten dom, że Dom Kultury jest zawsze dla mieszkańców, a jakby teraz jest jakaś taka narracja, że to jest odwrotnie. I to, co ja próbuję... Odwrotnie, czyli jak? Słucham? Odwrotnie, czyli jak? No, że Dom Kultury jest dla nas, dla mieszkańców i że to my tworzymy ten Dom Kultury i to my decydujemy o tym, jak on ma wyglądać, jaki ma mieć kształt, to on ma być odpowiedzią na nasze potrzeby, nie? A jakby teraz jest jakaś odwrócona sytuacja, że to jakby nasze potrzeby są ignorowane, negowane i nagle się okazuje, że no, że nie. Że no dobra, Jola, a czyje potrzeby są w takim razie
pofantazjujmy. Mhm. Czyje potrzeby są w takim razie obecnie w BCK-u realizowane, jak myślisz? No ja to czytam prosto. W momencie, kiedy widzę plakat na koncert i na koncert zaprasza nas pani burmistrz Kieszkowska i pan przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo Jarosław Dąbrowski i nie wiem na jakiej zasadzie, ale jakby jest ta informacja na stronie Bemowskiego Centrum Kultury czy na fanpage'u, no to dla mnie to jest jakby komunikat wprost. Po prostu robimy sobie jakąś polityczną imprezkę, chodźcie. Ja po prostu, ja za to płacę, więc tak, jest to jakiś rodzaj kampanii. Ja jakby to jest coś, co mi absolutnie nie odpowiada i też tak naprawdę jest to w jakimś sensie też powód, dla którego mój teatr już nie jest na Bemowie. To jeszcze wrzućmy taki chronologiczny fakt, czyli od marca osobą pełniącą obowiązki została pani Aleksandra Zięba, która była wcześniej, jest cały czas członkinią zarządu dzielnicy. Tyle, że na urlopie bezpłatnym. Tak? Tak. No właśnie. Bardzo mnie interesują te dokumenty, więc ustaliłyśmy na spotkaniu, które było za kulisami, a o którym teraz wszystko powiem jawnie, prawie wszystko, zdecydowaliśmy się przyjrzeć właśnie dokumentom, na czym polega ten urlop bezpłatny, kiedy został wzięty, a kiedy została powołana jako pełniąca obowiązki pani Zięba, do niedawna cały czas właściwie członkini zarządu dzielnicy. No i właśnie od 1 marca panują nowe zasady. Dla mnie to są zasady może osoby spod Zielonej Góry, z małych miejscowości. Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski ze sobą rywalizują, więc Państwo też musicie wiedzieć, wiedząc o Gorzowie, musicie też wiedzieć o tym, jaka jest animozja pomiędzy Gorzowem a Zieloną Górą. Przepraszam Cię, ale to nie Bemowo jest najważniejsze w tym programie. Gorzów Wielkopolski, ja liczę na 200 tysięcy od mojego miasta za propagowanie Gorzowa Wielkopolskiego pod płaszczykiem problemów na Bemowie. No ale dobrze, wracamy. I już zapomniałam, o czym mówiłam, ale powiem coś innego, co mam w głowie, że w małych miejscowościach jest to naturalne. Wydaje się mieszkańcom naturalne, że ośrodek kultury, świetlica, dom kultury to jest coś, co organizuje jakiś koncert i przed tym koncertem jest pan burmistrz, pan wójt, który się lansuje, któremu bijemy wszyscy brawo i myślimy i tak nam się to spaja, że wszystko całe dobro kulturalne i w ogóle ta świetność i świętość to jest dzięki temu panu wąsatemu wójtowi, który właśnie wszedł na scenę i my mu mamy klaskać. Jaki jest i to w większości miast też jest przyzwyczajenie do tego, że no przecież to jest miejski dom kultury, więc to jest naturalne, że na plakacie domu kultury jest nazwisko pana prezydenta. Aż złamałam długopis. Otóż nie, to nie jest normalne, ponieważ, i nie dlatego, że mi się tak wydaje, to jest moja osobista opinia, tylko to wynika z porządku prawnego, jaki mamy. Czyli dzielnica, czy miasto, czy gmina, to jest osobny byt prawny, osobna osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego. Organem tejże gminy jest, czy to burmistrz, czy to wójt. Natomiast instytucje kultury są autonomiczną osobą prawną, autonomiczną, niezależną w takim sensie, że ona jest utrzymywana, finansowana z pieniędzy gminy, ale nie burmistrza, nie wuja, tego gminy, czyli mieszkańców i realizuje zadania, które ma wskazane w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. To nie jest coś, czym dyryguje pan burmistrz. Jeżeli pan burmistrz chce dyrygować, czy pani wójt, czy prezydent chce dyrygować instytucją kultury i ustalać, co tam ma być i się pokazywać i witać, to ma jeden tylko możliwy sposób. Kandydować w konkursie na dyrektora instytucji kultury.
Natomiast my bardzo łatwo akceptujemy właśnie taki fakt, że wolno, że to jest właściwie dom kultury pana burmistrza i on się może tam pokazywać, a my mu usłużnie klaszczemy. Przestańmy to robić i mam propozycję, wysyłajmy również wnioski o informacje, na czym polega współpraca, czy udział osoby burmistrza, czy rady przewodniczącego Rady Miasta w wydarzeniu, do którego plakat jest tutaj i wklejamy plakat i prosimy o wyjaśnienia. Dobrze, oddaję Tobie, Jolu, głos, żeby tak nakreśliłam, o co chodzi z tymi plakatami. No i dobra, no i jest taka impreza, że jest pani burmistrzyni, nie wiem, czy teraz dobrze użyłam, ale dobra. Pani burmistrz i jest pan Jarosław Dąbrowski, przewodniczący Rady Miasta, są oklaskiwani na imprezie 1 czerwca. Czy tak było? Więc już mówię, jak to było. My jako teatr, który był związany z Bemowskim Centrum Kultury, w ramach naszej współpracy mieliśmy zakontraktowanych kilka grań w roku dla mieszkańców Bemowa. I naszą ostatnią produkcją jest spektakl dla dzieci, Przygody Pęczka Wyrzutka. I w związku z pandemią ten spektakl niewiele został razy zagrany, ale właśnie 1 czerwca pomyśleliśmy, że to jest świetna okazja, żeby wrócić z tym tytułem. I to też była... To była jakby impreza zaplanowana przez Bemowskie Centrum Kultury w amfiteatrze na dużą widownię. I my przed spektaklem, chyba na 2 tygodnie przed spektaklem, ja zostałam zaproszona na spotkanie do Bemowskiego Centrum, do pani wicedyrektor tam usłyszałam taką prośbę, żeby moi aktorzy, bo też jest zaplanowany tygodnia oprócz naszego spektaklu, rozdawanie dzieciom bonów na lody, gofry, no jakaś taka przyjemność dla dzieciaków, nie? I w związku z tym, że jest to duża widownia, ciężko będzie nad tym jakoś zapanować, zostaliśmy poproszeni o pomoc przy rozdawaniu tych bonów. Jak się potem okazało, miało być to też jakieś modele samolotów do sklejania. I ja powiedziałam, że oczywiście, jasne, no przecież Dzień Dziecka. I w dniu imprezy, i tak naprawdę nie zostałam o tym oficjalnie poinformowana, tylko gdzieś po prostu z jakiejś rozmowy telefonicznej tak coś usłyszałam, że te właśnie nagrody dla dzieci, nie wiem jak to nazwać, tak, będzie rozdawał właśnie też pan Jarosław Dąbrowski, czyli przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo. Który przyjdzie jako wolontariusz, oficjalny wolontariusz współpracujący z Becekiem. Tak, nie wiem. W każdym razie moja odpowiedź na tą informację była taka, że absolutnie nie. To znaczy ja absolutnie nie będę brała udziału w takim wydarzeniu, że my oczywiście zagramy spektakl. Po spektaklu ukłonimy się, zejdziemy ze sceny. Natomiast co już się dalej dzieje, jeśli pan Jarosław chce sobie coś rozdawać, bardzo proszę, ale no nie będziemy mu tworzyć do tego żadnego tła. I tak jak powiedziałam, tak też się stało. Zagraliśmy spektakl i po spektaklu zgromadziliśmy się w garderobie i pragnę zaznaczyć, że moi aktorzy to są już dorośli ludzie, w związku z czym mają też swoje dzieci. Te dzieci też były obecne na spektaklu, siedziały na widowni. I po spektaklu jeden z moich aktorów poszedł ze swoją córką do organizatorów. Nie wiem dokładnie, do kogo on podszedł najpierw. W każdym razie zapytał, gdzie mógłby uzyskać ten bon dla córki na tego loda, czy na tego gofra, czy cokolwiek. I tak go odsyłano, aż trafił na panią Aleksandrę Ziębę, od której usłyszał, że jakby dzieciom aktorów nic się absolutnie nie należy, bo pani Sikorska doskonale wiedziała, że jeżeli aktorzy nie zostaną na scenie po spektaklu, to jakby nic im się nie należy. I mój aktor wrócił do mnie z taką informacją, no i jakby w tym momencie już nie miałam wątpliwości, co, jakby z kim mamy do czynienia i też co powinniśmy dalej zrobić.
Rozumiem, że mieliście w umowie, że macie jeszcze stać na i być stać na scenie, tak? To wszystko było ujęte w umowie, że w ramach wynagrodzenia, które otrzymują aktorzy, jeszcze są statystami przy wręczaniu i przy lansowaniu autopromocji pana przewodniczącego Rady Miasta, nie? Mhm. Nie mieliśmy żadnej umowy. Moi aktorzy za ten spektakl nie dostali żadnego wynagrodzenia. Też jakby... O, i coś się przecięło, więc jestem z wami sam na sam. Więc przeczytam wasze komentarze. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, i widzę, że jest Aleksandra Krukły, która, cześć Aleksandro, jest również mieszkanką Bemowa, walczącą o normalność w Bemowskim Centrum Kultury. I Aleksandra pisze tak: przerażające jest zawłaszczanie publicznej instytucji kultury, jaką jest Bemowskie Centrum Kultury, przez lokalnych polityków i czynienie z tej placówki tuby propagandowej i maszynki do promocji lokalnych polityków. I jeszcze jedno, dodatkowo Facebook BCH-u aktualnie cenzuruje komentarze mieszkańców, krytyczne komentarze. Tak napisała Aleksandra Krugły. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Cześć Jolu! Na chwilę się wycięło. Tak, też się zaskoczyłam, nagle mi zniknęło, ale już jestem. Rozmawiałyśmy, o dniu dziecka, no właśnie, jakby po tym wydarzeniu ja podjęłam decyzję, że przeprowadzamy akcję Pogrzeb Kultury na Bemowie, który był, bo to też jakby chciałabym to zaznaczyć, że to nie jest tylko, że to nie była tylko akcja teatru 59 minut, czy moja akcja, tylko to była też akcja mieszkańców, bo w tym korowodzie, w tej stypie brali też udział mieszkańcy, mieszkanki, mieszkańcy, którzy, no którym no też nie podoba się to, co się dzieje i jakby postanowili w taki dosyć ostry sposób wyrazić swój protest. Ja jeszcze jakby no właśnie przed tym 1 czerwca ja trochę miałam, żeby jakby nie podobało mi się, znaczy tak, bo cała sytuacja jest jakby trwa od 1 marca, nie? Jakby dużo różnych złych rzeczy się wydarzyło. Zostały zwolnione osoby, dostawaliśmy bardzo niepokojące jakby informacje właśnie od pracowników czy od byłych pracowników. I jakby planując taką akcję przemarszu z trumną po Bemowie i rozklejania klepsydr, ja jakby liczyłam się z tym, że to jest, znaczy, że trumna jest dosyć mocnym rekwizytem, może tak, nie? Mhm. Ale no właśnie po tym, co się wydarzyło 1 czerwca, stwierdziłam, że, no, że to musi być mocny rekwizyt, żeby coś może dotarło. Nie wiem, czy dotarło. Mhm. Ale przynajmniej nasz głos gdzieś chyba wybrzmiał, mam takie wrażenie, jakby o tym świadczą te różne też ruchy, które potem zostały wobec mnie wykonane. Żeby wytłumaczyć też tę trumnę, zabiorę ci na chwilę głos, Jolu, powiem naszym słuchaczkom i słuchaczom, że to nie jest tylko jakby prywatna kampania tego teatru, tak, który się nie lubi z panią dyrektorką, tylko że to jest już ponadroczna walka mieszkańców i mieszkanek Bemowa z pomocą radnej Agaty Widuszko-Zyglewskiej, która angażuje się, odpytuje, próbuje ingerować. I ta trumna i ten cały happening jest już w takim momencie, kiedy po roku cały czas i miasto, i dzielnica bawią się z mieszkańcami, z mieszkankami w kotka i myszkę. I to już jest naprawdę, o ile na walkę z mieszkańcami organy władzy mają w cholerę pieniędzy i czasu, i etatów, o tyle mieszkańcy nie mają ani z tego pieniędzy, ani czasu, ani na to etatów, żeby bronić swojego miejsca kultury. I
albo chcą was wziąć na przeczekanie, albo nie wiem, zniechęcić, nie wiem co, ale wyjaśniam kontekst trumny i tego, że to nie jest przegięte, że to nie jest za bardzo. To już jest w momencie, kiedy prezydent Trzaskowski przerzuca się z dzielnicą odpowiedzialnością za to, kto powinien ogłosić konkurs, ponieważ właściwie to cały czas czekamy na konkurs, ponieważ pani Aleksandra Zięba jest pełniącą obowiązki. Jest na chwilę, jest na tymczasem, jest na urlopie bezpłatnym. Z funkcji członkini zarządu dzielnicy. I co? Idziecie z tą trumną przez Bemowo i co? Tak. Wyruszyliśmy spod karuzeli z tą trumną. To jest takie miejsce na osiedlu Przyjaźń, gdzie do tej pory teatr miał taką swoją przystań. Tam mieliśmy pomieszczenie takie magazynowo jakieś, trudno je określić. I też często graliśmy tam spektakle w sali. I zrobiliśmy sobie taki spacer, właśnie przeszliśmy się na Górczewską pod siedzibę Bemowskiego i po drodze też rozklejaliśmy klepsydry i taką rozbudowaną mieliśmy też klepsydrę właśnie z takimi szczegółami, dlaczego, skąd ta akcja, dlaczego tak się dzieje, dlaczego chowamy tą kulturę na Bemowie. I przeszliśmy pod ratuszem, tam również rozkleiliśmy klepsydrę. Wzbudzaliśmy jakieś zainteresowanie oczywiście przechodniów, bo był to nietypowy widok, też jakby miało to taką oprawę takiego katolickiego pogrzebu. Trumna była prawdziwa, jej ciężar był prawdziwy. Mieliśmy trębacza, mieliśmy aktora, który grał księdza. I doszliśmy tym naszym pochodem do miejsca aktywności lokalnej, Dwa Jelonki, gdzie odbywały się urodziny tego miejsca. I taki był też nasz plan, żeby zaznaczyć swoją obecność też na tych urodzinach. I tam właśnie w trakcie przerwy między jednym setem koncertu a drugim pojawiliśmy się w bramie podwórza, gdzie miała miejsce właśnie ta urodzinowa impreza. I tam odśpiewaliśmy przepiękną pieśń "Żegnam cię, mój świecie wesoły" Adama Struga. Napiliśmy się symbolicznie wódeczki, rozdaliśmy też kieliszki chętnym i no i wróciliśmy. Można powiedzieć, sympatyczna akcja. No. Tak. I co się wydarzyło dalej? No więc tak, najpierw jakby na tym się nasza, na tym nasza akcja się skończyła, potem mieszkańcy przysyłali mi, mieszkańcy, którzy z nami szli w tym przemarszu, w tym pochodzie, a potem zostali jeszcze na imprezie, na urodzinach Dwóch Jelonków, przesyłali mi fotografię podjeżdżającej policji pod Dwa Jelonki i pracownika Bemowskiego Centrum Kultury, który się tam im tłumaczył i jak mniemam, policja została wezwana do nas, no ale nas już tam nie było, więc to też chyba pokazuje, no nie wiem, no coś to pokazuje. Tak, że to jest kreatywne włączenie się policji w happening. No, tak. I jakby takie konkretne następstwa potem, no to kilka dni później właśnie, kiedy pojawiłam się w Dwóch Jelonkach, bo w każdy poniedziałek mieliśmy tam takie treningi impro, które były dla aktorów, ale też to były takie trochę otwarte treningi i tam dostałam wypowiedzenie umowy. Ja miałam umowę zleconą z Bemowskim Centrum, więc jakby wypowiedzenie takiej umowy nie wymaga uzasadnienia, można po prostu taką umowę rozwiązać z zachowaniem tamtego okresu wypowiedzenia. Natomiast zostało mi także napisane uzasadnienie, żebym wiedziała. I tu, jeśli pozwolisz, to ja bym te dwa punkciki przeczytała. My tutaj uwielbiamy dokumenty różne, wypowiedzenia także. Dobra. No więc tam umowa zlecenie zawarta pomiędzy stronami przewiduje możliwość jej wypowiedzenia w każdym czasie bez podania przyczyny, niemniej jednak informacyjnie wskazuje, dlaczego Bemowskie Centrum Kultury w dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy nie widzi możliwości dalszej współpracy z panią. Jest to podyktowane w szczególności niskim poziomem artystycznym spektaklu teatralnego pod tytułem Pędrek Wyrzutek, wystawionego w Amfiteatrze Bemowo z okazji Dnia Dziecka, który, delikatnie rzecz ujmując, nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem najmłodszych widzów. Więc to jest jakby pierwszy punkt.
Ponadto na przeszkodzie dalszej niezakłóconej realizacji umowy leży Pani daleko idące zaangażowanie polityczne oraz związana z tym aktywność wymierzona wprost w dobro kultury na Bemowie. Drastycznym przejawem naruszenia dobrych obyczajów, jak również choćby minimalnego poziomu lojalności względem zleceniobiorcy, było umyślne zakłócenie przez Panią oraz towarzyszące osoby przebiegu wydarzenia z okazji urodzin dwóch jelonków w dniu 8 czerwca. O ile bowiem co do zasady możliwe jest manifestowanie własnych poglądów, nawet w niesmacznych czy karykaturalnych formach, tak wtargnięcie przez Panią na teren jednostki celem złośliwego przeszkadzania w realizacji programu dedykowanego mieszkańcom Bemowa spowodowało utratę jakiegokolwiek zaufania do Pani jako zleceniobiorcy. W obliczu powyższego nie można więc nawet założyć, że jakkolwiek rzetelne oraz w sposób należyty będzie wywiązywać się Pani z obowiązków umowy, które pozostają finansowane w całości ze środków publicznych. Mając na uwadze powyższe, zaistniała konieczność wypowiedzenia umowy. Z poważaniem, nie, już nie ma z poważaniem. Pięknie napisane, powiem Ci szczerze, pięknie napisane. Od razu tak. Mnie to inspiruje, wiesz co, do różnych zapytań. Czy przeprowadzono ankiety wśród młodych widzów i widzek Waszego spektaklu, tego Pętka Jędrka? W jaki sposób uzyskano informacje? Wiesz, bo chodzi o to, że jeżeli ktoś coś pisze takiego i jest organem jakiejś władzy publicznej, no to nie jest, że jemu się według jego gustu, według jego kaprysu coś tam wydaje i to robi. A mi się nie podobało, no to jakby wywalamy. Organy władzy publicznej mają zarządzać naszym dobrem. I tak naprawdę nie masz podpisanej umowy, zobacz, co tam jest na nagłówku. Nie masz podpisanej umowy z panią, z dyrektorem. Masz podpisaną umowę z Bemowskim Centrum Kultury, prawda? Tak, tak. Które jest reprezentowane przez no, organ. No, ktoś musi podpisywać te umowy i tą osobą właśnie jest dyrektor czy dyrektorka. Dyrektorzy się zmieniają, natomiast to jest cały czas organ taki zarządzający. On może być obejmowany przez różne osoby, natomiast ty pracujesz dla instytucji kultury, a nie dla danego dyrektora. I o tym też bardzo często władze samorządowe zapominają i oczywiście również dyrektorzy, dyrektorki kultury, którzy jest takie u nas w Polsce, że jak biorę w posiadanie ten tron, to teraz moja wola będzie się działa. Tak oczywiście chodzi o konstruowanie programu i jakiejś wizji, natomiast czy coś się podoba osobiście dyrektorowi, czy nie, nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli to narusza jakieś przepisy prawa, to wtedy dyrektor może wkroczyć. Więc jeżeli ktoś sobie wymyśla i jakiś akt władczy podejmuje, a takim czymś jest wypowiedzenie umowy i powołuje się na to, że to był bulwersujący i tak dalej, no to trzeba zapytać, ale no dobrze, czy zrobione zostały ankiety? Jakie tam jeszcze rzeczy są? Możesz tak przejrzeć i nam powiedzieć, o co by to jeszcze można dopytać, właśnie zabawić się tym absurdem tego wypowiedzenia. Aha, znaczy wiesz co, no masz rację, no bo tak, w ogóle spektakl Pędrek Wyrzutek został wyprodukowany przy współpracy Bemowskiego Centrum Kultury, zanim jeszcze pojawiła się tam pani Aleksandra Zięba. I premiera miała miejsce jesienią zeszłego roku i jakby nie było żadnych zarzutów, że to jest, czekaj jaki, że tam jest niski poziom artystyczny, nie? Mhm. Więc to jest raz. Jeszcze dodało też, czy zasięgano opinii jakichś specjalistów, kulturoznawców z oceną poziomu artystycznego, bo to są kwestie dyskutowalne, więc jeżeli chcemy uobiektywnić taką rzecz, no to no dobrze, co bierzemy na słowo, no to co można sobie powiedzieć i jeżeli już się powołujecie na coś takiego, no to pokażcie, aha, że coś z tym zrobiliście więcej niż tylko wyjęliście sobie swoją opinię z głowy, nie? Tak, tak. Jeszcze wiesz co, coś takiego dodam, bo pamiętam, bo ja oczywiście publikuję wszystkie te pisma, czy na swoim prywatnym Facebooku, czy na Facebooku teatru, bo chcę, żeby to szło w świat, nie? Bo to bardzo też jest jakby informacja, co się dzieje na tym Bemowie. I jeden z naszych chyba widzów, już teraz nie pamiętam pod którym postem, ale właśnie wrzucił zdjęcie właśnie z tego 1 czerwca, gdzie widać gromadę dzieci pod sceną, która tam radośnie podskakuje, nie? Więc jakby to a propos tego zarzutu, że się nie spotkał spektakl z entuzjastycznym przyjęciem najmłodszych widzów. Nie?
Więc... A to słuchaj, no to słuchajcie, już widzę sposób, formę na, czy myślicie tak jak ja, czy wam chodzą te same myśli po głowach, co mi? Chodzi o to, że czy dałoby się namówić, zrobić takiego posta angażującego widzów waszych i sympatyków, sympatyczki, pokazując właśnie, nawiązując do tego wypowiedzenia, żeby zachęcić, żeby dzieci, rodzice wysyłali maile, wiadomości do dyrektorki Bemowskiego Centrum Kultury z informacją, że jesteśmy wstrząśnięci. Jakie tam bardzo ładne wyrazy. Tak, bardzo ładne. Jest bardzo pięknie napisane, więc też bym proponowała tak wejść na ten sam poziom i wstrząśnięci, zbulwersowani oceną poziomu artystycznego i właśnie też niech mieszkańcy się dopytają, a kto tak powiedział, kto tak stwierdził, czy były jakieś ankiety, bo ja bym chciała wypełnić ankietę, to ja poproszę o taką ankietę, bo bym chciała naprawdę taką ankietę wypełnić, nawet nie anonimową, z imienia i nazwiska się podpiszę, że to był świetny spektakl. W ten sposób oczywiście, nie mówię, że w ten sposób się robi rewolucję. No wiadomo, nic się w ten sposób nie zmieni. Ale to jest to dla mnie, ja tego typu sytuacje i też was namawiam i sprzedaję wam taki sposób, to jest ośmielanie też ludzi, którzy bardzo często drżą przed władzą. A jeżeli im zaproponujemy takie obśmianie władzy i powiemy, że każdy może napisać do władzy, u wielu osób to jest właściwie taki myślowy przełom. Ojej, to ja mogę napisać do urzędu? No tak, adres jest na stronie internetowej. Ojej, jest prezydent małpa, coś tam, nie? Tak, do premiera też jest taki mail. Oczywiście wiadomo, że on osobiście tego nie sprawdza, tylko ma cały sztab ludzi, którzy to sprawdzają, ale akurat w Bemowskim Centrum Kultury może być tak, że na imię i nazwisko, czy nawet na sekretariat mail wysłany z takim na pewno dotrze do tego, kogo trzeba. Można również wykorzystać instrument w postaci wniosku. Wniosku na podstawie artykułu 241 KPA, już sobie o nim mówiliśmy kiedyś, to tylko tak w skrócie, żeby zawnioskować o, skoro już są podejmowane decyzje władcze przez organ władzy publicznej dotyczące, oparte na rzekomym niskim poziomie artystycznym, no to w takim razie, no może zawnioskujmy do pani, żeby przeprowadzić badania wśród mieszkańców, czy naprawdę według nich to im się podobało, czy nie. I w ten sposób no, trochę pokazać tak oddolnie, lokalnie, pokazać kto tu rządzi i do kogo należy to i że nie można mieszkańcom wciskać bzdur i grać innymi mieszkańcami, pracownikami czy pracownicami i współpracownicami naszej instytucji kultury, ponieważ jak cały czas namawiam do myślenia zgodnego z zapisami w prawie, to jest nasza instytucja. No dobrze, ale tutaj pojawiło się też pytanie i to będzie, Jola, pytanie tutaj takie, no trudno zrozumieć, lokalne układy. No ale pytanie jest takie, a z jakiej opcji są państwo z władz? W sensie, kto zarządza dzielnicą, tak? Tak, kto zarządza dzielnicą. Słuchajcie, jak na wsi, tak i w dzielnicach. Nie ma znaczenia, jaka to jest władza. Każda władza może się zdegenerować i czy to PiS, czy PO, czy lokalny komitet, jak tylko dostaje władzę i się rozchula, no to są takie sytuacje jak na Bemowie. Więc oddaję ci głos, Jola. Kto rządzi na Bemowie? Kto rządzi? No ja myślę, że Jarosław Dąbrowski rządzi. No i skąd to się dzieje? Okej, to jest PiS? Bo tak nie, pierwsze takie złe, wszystko co złe to PiS. Tak, ja też jakby jak poszła informacja, że tak stracił siedzibę, to też miałam takie właśnie informacje od znajomych, że czy tam PiS rządzi. Ja mówię, no właśnie nie, Jest to koalicja PO i jakichś takich miejscowych wataszków, no ja ich tak nazywam. Także nie PiS. Trochę się tak zadrgałam, ojejku, zaraz ktoś może tutaj oskarżyć ciebie oraz Reset Obywatelski za naruszenie dóbr osobistych, za to, że nazywałaś lokalnych rządzących lokalnymi wataszkami. Ojejku, straszne rzeczy tutaj się dzieją na antenie Resetu Obywatelskiego, nie przejmujemy się tym, to jest nasza ocena, nasza opinia.
Więc jedziemy dalej. To lokalny komitet, tak, jak się, komitet Jarosława Dąbrowskiego. Tak, z tego komitetu jest zarząd dzielnicy, a sam Dąbrowski jest przewodniczącym Rady Miasta. I to są ludzie, którzy chyba byli w PO i odeszli, tak? Jakoś się skonfliktowali, czy... Wiesz co, ja nie znam, nie znam dokładnie tych historii, bo to się... No nigdy mnie to nie interesowało, ale tak, tak, rozumiem, że oni wyszli z PO, też tak to czytam, ale... No. Czyli no, widać, że... aha, i co jeszcze jest ciekawsze, bo z dzielnicami Warszawy jest tak, że część kompetencji, bo prezydentem Warszawy i w związku z tym i wszystkich dzielnic jest Rafał Trzaskowski, do którego również piszecie maile, piszecie wnioski, żądacie załatwienia sprawy, żądacie ogłoszenia konkursu na dyrektora Polskiego Centrum Kultury. Natomiast prezydent Trzaskowski przerzuca się, taki jest bardzo łagodny i miękki w stosunku do dzielnicy, mówi, że to zarząd dzielnicy jednak, a my tu nie mamy nic, żadnego wpływu. Słuchajcie, teraz człowiek, Rafał Trzaskowski, który jest prezydentem z miasta stołecznego Warszawy, no naprawdę nie umie sobie poradzić, nie umie zadbać o dobro wspólne w postaci, no powiedzmy w ten sposób, jakiejś tam instytucji kultury, dzielnicy, to jak on w ogóle myślał o zarządzaniu Polską? Znaczy, Rafał, opanuj się! I oczywiście tu można wymyślać, dlaczego ja tu nic nie zrobię, bo i znajdę sobie jakieś nawet w prawie na to argumenty, ale znajdziemy też kontrargumenty na to w prawie. Więc Rafał, przestań ściemniać. I bo być może chodzi o to, że dobrze mieć układy z dzielnicą, z panią Urszulą Kieszkowską, ponieważ ona nie tylko jest burmistrzynią dzielnicy Bemowo, ale również jest członkinią sejmiku, tak? Potwierdzasz. I z tego, co mi osoby polityczne wyjaśniały, że właśnie pani Urszula Kieszkowska jest tą osobą, z której warto jej iść na rękę, ponieważ tu jest taka sytuacja, że to jest właśnie kwestia jednego głosu, żeby wygrała, żeby coś przeszło głosowanie albo nie przeszło, i tym właśnie takim języczkiem uwagi jest osoba Urszuli Kieszkowskiej, więc lepiej jej nie podskakiwać i lepiej jej dać robić, co tam ona sobie chce, niechże tam te ofiary niech tam pójdą w postaci lokalnej społeczności i kultury, bylebyśmy mieli większość na innym polu bitwy. Może tak jest, może tak nie jest. Słyszałam, że tak jest, ale warto o tym mówić, żeby próbować rozumieć, ale dlaczego do cholery tak się dzieje, i pokazywać wasze rozgrywki. One są bardzo ciekawe, te rozgrywki, fajniejsze, ciekawsze niż House of Cards, myślę, z tym, że no, mało o nich mówimy i rozmawiamy, trochę się wstydzimy, a wstydzić powinni się nie ci, którzy widzą, tylko ci, którzy to robią. Więc Rafał, wstydź się. PO, wstydźcie się, przehandlowujecie w tym momencie mieszkańców Bemowa i kulturę, która tam przez 7 lat tworzyła się w bardzo partycypacyjny, społeczny, lokalny sposób. Ojejku, ktoś płacił 100 zł, przypomniało mi się, Jola, przepraszam Ciebie teraz naprawdę, ale bo ja też mam obowiązki w tym programie, oprócz tego, że próbuję zarobić 200 tysięcy od Miasta Gorzowa Wielkopolskiego za promowanie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, również mam obowiązki wobec Resetu Obywatelskiego, żeby nakłaniać, namawiać, promować naszą zrzutkę, albo wpłacanie na konto, ponieważ Reset Obywatelski jest radiem, który utrzymuje się z datków od Radia Maryja i naszego dziennika. Nie, tak sobie żartowałam. Utrzymuje się z datków waszych, nasi wierni i wierne resetarianie i resetarianki, więc tu właśnie wpadła stówka od Bogusia. Pani Alino, wspomniała pani miasto Kutno na początku programu. Czy to znaczy, że będzie program o władzach tego miasta? A to bardzo ciekawe, trzeba się tam chyba wybrać. Czy jakiś inny powód, dla którego akurat to miasto zostało wymienione? Pytam z ciekawości. To miasto zostało wymienione, ponieważ po prostu jest takim miastem
zapadła dziura, tak się jakoś chyba kojarzy, dlatego Panie Bogusiu zostało ono wybrane do powitania. Zawsze się cieszę, że jest jakaś większa, teraz nie wiem, czy Gorzów Midza, większa dziura niż Gorzów Wielkopolski. No ale dobrze, to jakby zejdźmy już z Gorzowa Wielkopolskiego, wracamy do Warszawy, na Bemowo, do Bemowskiego Centrum Kultury. Więc objaśniliśmy teraz hipotezy polityczne, które powstrzymują władze Warszawy do rozwiązania nieuleczalnego od roku problemu dyrektora Instytucji Kultury. Naprawdę, to jest taka bzdurna, sam problem tego wyboru, tzn. obsadzenia tego stanowiska jest tak marginalny, tak słaby, tak bezsensowny, tak drobny, że w ogóle mówienie o nim i zajmowanie się nim aż rok pokazuje tylko, jaka jest inercja i bezwład i nieumiejętność zarządzania. A co, jeżeli chodzi o ważniejsze sprawy, tak? Hej, panowie, panie, nie potraficie obsadzić, zrobić konkursu na dyrektora byle Instytucji Kultury? Mówię tak w cudzysłowie. No dobrze, ale oprócz tego, tak, komentujecie żywo to, co się dzieje w Bemowie, na tak. Bemowie i co się wydarzyło? Tak. W związku z naszymi komentarzami. Tak, wiesz, co komentujemy i dzisiaj na przykład właśnie dzisiaj albo wczoraj już mi się tutaj czas też zapętla, ale pojawiła się na stronie Bemowskiego, na stronie facebookowej Bemowskiego Centrum Kultury taka filmowa rejestracja konferencji Bemowskiego Centrum Kultury, gdzie pani Aleksandra Zięba przedstawia zaproszonych gości i taki powiedzmy program Nowe Otwarcie. No i pojawiły się różne komentarze mieszkańców pod tym postem, pod tym filmem. No takie w tonie takim, że szkoda jakby niszczyć to, co było i też po prostu komentarze do filmu, tak, do konkretnych kwestii, które tam padały. I po kilku godzinach najpierw były komentarze chyba usunięte, potem zniknął cały post i nie ma po nim śladu. No i osoby, które komentowały, zostały, w tym ja też na przykład, zostały zablokowane i nie możemy już komentować. Nie możemy komentować strony Bemowskiego Centrum. No i tak się zastanawiamy, czemu to służy, bo jakby myślę, że to odnosi jakby odwrotny skutek, ale no to tak jakby informacyjnie, nie? Jakby pokazuje, jak Bemowskie Centrum jest zarządzane w tym momencie. Nie? Ale to nie jest tylko kwestia tego, że wiesz, ktoś kogoś zablokował i wyrzucił komentarz i się nie lubimy i w ogóle się obrażamy na siebie. To jest również kwestia prawna. Ponieważ to jest takie dyrektywne działanie jakiegoś podmiotu wobec mieszkańców. Też na jakiej zasadzie? Przepraszam, przecież mamy wolność wyrażania opinii. Oczywiście, jeżeli by tam były jakieś, można regulamin na przykład, tak? Można opracować regulamin, w którym sobie tam zostanie ustalone, że powtórzone takie rzeczy, które obrażanie, nieprzyzwoite wyrazy i tak dalej, czy namawianie do nienawiści, do przestępstw i tak dalej, takie komentarze będą usuwane. Ale komentarze, które krytykują obecną władzę, czy krytykują program Instytucji Kultury, czy krytykują dyrektorka, czy dyrektorkę, przepraszam, kochani, ale jesteście dorosłymi ludźmi i pełnicie funkcje publiczne. Weźcie to na klatę, zachowujcie się jak dorośli i wiedzcie, że prawo do krytyki jest prawem człowieka, a wy, zasiadając na stanowiskach publicznych, musicie mieć po prostu grubszą skórę. I to też nie jest metafora, to jest zasada grubszej skóry, to jest taki standard z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi o tym, że osoby pełniące funkcje publiczne muszą liczyć się z tym, że będą wystawione na dużo większą krytykę i ta krytyka jest potrzebna demokracji. Więc jakiekolwiek działania wstrzymujące taką krytykę czy wymianę
jakichś negatywnych komentarzy i negatywnej rozmowy są, no, są naruszanie standardów demokratycznych. Przy okazji też przypomnę, jako że jestem też członkinią sieci obywatelskiej World of Polska i akurat to robię z dobrej woli, tutaj nie staram się o żadne 200 tysięcy ani o żadne 100 zł, tylko po prostu mówię, żeby wiedzieć więcej. Prowadzimy Lajki dla Burmistrza, taki program, ponieważ problem blokowania mieszkańców niewygodnych, krytykujących władzę jest duży, nie dotyczy tylko Bemowa, dotyczy wielu miast i miasteczek, gmin i podmiotów publicznych. I tutaj zapytaliśmy, jako sieć obywatelska, gminy o to, jak wygląda sytuacja blokowania, jakie są tego podstawy prawne. I jeżeli, słuchajcie, taki wniosek również można skopiować, wysłać do swojego jakiegoś wójta, burmistrza, żeby się dowiedzieć, a na jakiej podstawie prawnej wy nas blokujecie, a na jakiej podstawie prawnej wy robicie cenzurę. Żeby chociażby zetknąć tych włodarzy z tym, że ej, to nie jest wasz prywatny folwark. Tutaj nie działa wasz gust i wasza wrażliwość na krytykę. I teraz jeszcze chciałam zapytać nasze słuchacze i słuchaczki, czy macie jakiś pomysł, a jeżeli tak, to jaki? Bo ja mam taki pomysł, ale nie chcę zdradzać. Zobaczymy, czy myślimy podobnie. Z tą sytuacją, co mogliby zrobić rodzice tych dzieci, które nie dostały na tą festynie z okazji 1 czerwca, nie dostały tych bonów na cukierki, czy modele, czy lody. Czy może nie rodzice, może w ogóle inni, tak? Że co by tu można zrobić takiego, żeby wsadzić kim w robisko, żeby postawić tę władzę, tych przedstawicieli władzy przed jakimś takim niekomfortową sytuacją, na którą będą musieli odpowiedzieć pięknymi słowami, okrągłymi zdaniami, tak samo jak piękne i okrągłe zdania znalazły się w wypowiedzeniu u ciebie, Jolu, na tym wypowiedzeniu. Więc tutaj zostawiam was przez chwilę z takim pytaniem, co by tu można zrobić, jak można by obywatelsko zareagować. Jeżeli macie jeszcze inne jakieś pomysły, co by można było obywatelsko, czy my, czy widzowie Wicki, czy mieszkańcy Bemowa, co by mogli zrobić, to zobaczmy. Co wyjdzie. Natomiast oprócz tego, że sobie możemy wysyłać takie właściwie relaksacyjne wnioski, bo to są takie relaksacyjne, a zobaczmy, co odpowiecie. Są podejmowane również inne działania, też sprawdzamy prawne aspekty związane z możliwością pełnienia funkcji pełniącej obowiązki przez osobę, która jest członkinią zarządu. No i słuchajcie, bemowiacy, bemowianie, myślę, że trzeba będzie, skoro ani dzielnica, ani Rafał Trzaskowski, znaczy zarząd dzielnicy, ani Rafał Trzaskowski tak boją się ogłosić konkurs i nie chcą podjąć działań, do których są powołani, no to cóż, trzeba wziąć sprawę w swoje ręce i może ogłosić jakiś społeczny ruch szukania po prostu kandydata przez mieszkańców. Kogoś? Kandydata na dyrektora, dyrektorkę BCK-u. Nie, to nie będę ja od razu mówię nie, bo już nawet dostawałam takie zapytania. Nie, ja wolę kontrolować władzę niż być władzą, więc to od razu sobie pomijmy. Natomiast tak, myślę, że to byłby też świetny i taki projekt, kurczę, pokazujący, że mieszkańcy też mogą mieć wpływ, mogą się wkurzyć i zawstydzić swoje władze i zmusić taką akcją społeczną do, no tak, wy nie umiecie, my wam płacimy, a wy nie robicie tego, nie umiecie, więc okej, to my zrobimy to w ramach swojej roli mieszkańca, mieszkanki, obywatelki, która po prostu dba o dobro wspólne. A ktoś dostał te bony? Robert Jakub pyta, czy wszyscy nie dostali? Jeżeli chodzi o te dzieci. To chyba chodziło o to, że niektóre dzieci dostały, a dzieci aktorów nie dostały, tak? Czy się tak, tak, to dokładnie była taka sytuacja, tak. Mhm. Wiecie co, bo to jest taka prosta rzecz, którą by można zrobić.
Aha, Robert Jakub pisze, na podstawie artykułu 2, ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku, zatrzymam się na tym momencie, 6 września 2001 roku, mamy niedługo, mamy 2021 rok, czyli 6 września będzie 20-lecie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Będziemy świętować, jeszcze nie wiem jak, ale będziemy świętować. Więc taka jest podstawa prawna naszego pytania i zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących informacji. Czy reset obywatelski, to jest pytanie do nas, otrzymuje pomoc publiczną, jaka jest wielkość i źródło? Robercie Jakubie, nie otrzymuje z tego co wiem, natomiast ja nie jestem organem zarządzającym, więc tylko mówię tyle, ile wiem. Ale proszę zapytać Marcina Celińskiego. O, prowadzi program w piątki wieczorem chyba? Piszcie, kiedy Marcin Celiński, redaktor Marczelny, prowadzi i wtedy można mu zadać te pytania. Forma przekazania informacji, przesłanie informacji poseł elektroniczną pod adres. Okej. No dobrze, myślałam, że tutaj jest pomysł na zapytanie, na jakąś interwencję w związku z BCK-iem, no ale dobra, przyjmuję też na klatę oczywiście do resetu obywatelskiego pytania. A i teraz, dobrze, tylko jeszcze jedna rzecz. Jako podmiot nie czerpiący dotacji publicznych nie jest organem zobowiązanym, natomiast myślę, że i tak do udzielenia odpowiadania na wnioski o informację publiczną, natomiast myślę, że nie będzie problemu, że Marcin odpowie. Dobrze, Jolu, czy jeszcze my coś mamy do powiedzenia w tej sprawie, co zapowiedzieć coś, albo opowiedzieć, albo zachęcić, zainspirować? Znaczy, wiesz co, chyba dużo żeśmy powiedziały. Ja może tak bym chciała taką nutą optymistyczną zakończyć, bo mam jakieś takie poczucie, że jednak te nasze działania, czy teatru, czy mieszkańców, tak naprawdę odniosły jakiś skutek. Ja 22 czerwca otrzymałam pismo od pani wiceburmistrzyni Aldony Machnowskiej, która informuje mnie, że ten konkurs się odbędzie. I z różnych informacji innych wiemy, że on się odbędzie we wrześniu. No więc myślę sobie, że tak, fajnie. No dobra, to już powinniśmy dostać jakieś zarządzenie o tym, że zapowiedź, że będzie taki konkurs. No to trzeba przypomnieć pani. Tak, trzeba przypominać. Ja też właśnie się tego nauczyłam, że oni mają strasznie słabą pamięć wszyscy. Pozdrawiamy Aldonę. Będziemy, tak. Mamy na ciebie oko. Tak, więc będziemy przypominać, mamy wpisane alarmy w telefonach i będziemy bombardować mailami, pismami, ale ja wierzę w to, że ten konkurs naprawdę będzie i naprawdę, że będzie we wrześniu i że naprawdę będziemy mieć swojego kandydata. Zaglądam jeszcze w komentarze. Grzegorz Szafrański pisze, że Marcin Celiński ma swój program w niedzielę. W niedzielę również jest Sekspres z Pontonem o 17, więc niedziela zapowiada się gorąco. A Robert Jakub kontynuuje zapytanie. Jeżeli tylko część otrzymała te cukierki i bony, to pytanie, jakie można zadać, to o schemat udostępniania bonów, zasady ich rozdawania, ilości rozdysponowanych bonów. Tak, można zapytać w ogóle, kto sponsorował te bony, z czyich pieniędzy zostały pokryte no i na przykład nie wiem, czy był jakiś regulamin rozdawania bonów, dla kogo były. Tak, oczywiście pytamy o absurdalne rzeczy, bo jeżeli komuś czegoś nie dajemy, to powinien być na to regulamin, dlaczego tak? Że nie dajemy dzieciom, które mają cukrzycę i których rodzice po prostu powiedzieli, nie dawajcie naszym dzieciom, bo mają cukrzycę. No więc oczywiście to już posuwamy to do absurdu, no ale to absurdalna sytuacja właśnie jest taka na wymowie. W jakim celu były rozdawane bony i ile cała akcja kosztowała, ile osób było zaangażowanych, ile dni trwały prace? Też oczywiście, że mnie interesuje bardzo, skąd, kto fundował te bony. I też cały czas mnie interesuje, w jakim charakterze był tam przewodniczący Rady Dzielnicy, pan Jarosław Dąbrowski. Czy on w tym momencie pełnił jakieś obowiązki służbowe, czy pan był jako wolontariusz? Bo jako przewodniczący Rady Dzielnicy on nie ma w swoich kompetencjach, nie ma w swoich kompetencjach żadnego reprezentowania Rady, ani występowania na
na jakichś koncertach, czy wydarzeniach, czy piknikach organizowanych przez inny niż Rada Gminy, osobny podmiot prawny, autonomiczny, niezależny. No dobra, to słuchajcie, jeżeli chcecie, jeżeli macie taką ochotę, wysyłajcie wnioski. A ja też proponowałabym rodzicom tych dzieci, czyli twoim aktorom i aktorkom, których dzieci zostały ukarane za przewinienie rodziców, którzy nie chcieli być statystami przy panu Jarosławie Dąbrowskim, którego serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że doszło do niego, że był o tym program, więc pozdrawiamy. Wysłać i do Jarosława Dąbrowskiego, i do BCK-u skargę na to, i wiecie, bo i skargę, i wniosek na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, to jest takie pismo, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Można tam napisać bzdury, ale jak fajnie będzie opublikować te bzdury i pokazywać, jaką mamy bzdurną władzę. I rozbrajać lęk przed tą władzą i poczucie, że to jest król. Nie, bardzo często to są po prostu, jak powiedziała wcześniej Jola, wataszkowie, którym oddajemy władzę. No cóż, w takim razie Jola, dziękuję Tobie serdecznie. Kołaczek w tle pilnował internetu i świata, a z tej strony Alina Czyżewska z Gorzowa Wielkopolskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Hej. Reset Obywatelski.